Wrocław kulturą stoi. Z tej okazji ruszają kolejne wydarzenia ściśle związane z Europejską Stolicą Kultury 2016. Fani kina mogą już rezerwować czas na pokazy filmów dokumentalnych o stolicy Dolnego Śląska. Sceną artystyczną Miasto Mówi w rocz edycji trzeciej będzie projekt artystyczny Void. Ten projekt będzie wykraczał poza czas trwania festiwalu, bo zaplanowaliśmy go na kilka miesięcy. Współorganizowany jest przez Wrocławską Fundację Filmową i Muzeum Współczesne Wrocław. Właśnie w Muzeum Współczesnym odbywać się będą spotkania, które będą dotyczyły tematu projektu. Temat sygnalizujemy już na początku instalacją Marcina Fajfruka. Będziemy się przyglądać pustkom w przestrzeni Wrocławia. Równie dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs filmów nagranych i zmontowanych w ciągu 48 godzin. Zwycięzcy obejrzą swoje filmy na festiwalu w Cannes. Konkurs filmowy 48 Hour Film Project, czyli tak naprawdę 48 godzin nasze, jest to konkurs międzynarodowy, który po raz pierwszy w tym roku zawita do Wrocławia. Jest to projekt realizowany właśnie w ramach programu filmowego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. I ma bardzo prostą zasadę, mianowicie należy zrobić film 48 godzin. W gąszczu zachodnich produkcji, które zalewają nasze kina, warto przyjść na tego typu wydarzenia i skonfrontować swój gust filmowy z produkcjami, które zobaczymy w połowie kwietnia.